Hej, Bobby, jako dzisiaj mamy piękną pełnię księżyca, prawda? O. Wow, chwila, moment, a to co? Potwór? Bobby, powinieneś zawiadomić superciężarówkę. Tylko ona może ci uratować od tego potwora. Na naszym jeziorze jest potwór, który goni Bobiego. Musisz natychmiast go uratować. Co przetransformujesz się, żeby powstrzymać tego potwora? Co? W detektywa duchu? Dobry pomysł! Aha. Wow, ale klawo! Super ciężarówka już tu jest, żeby powstrzymać tego potwora. Czy to wykrywasz potworów? Nic nie wykrywasz? Ale przecież on jest tam na jeziorze. Bobby, możesz na chwilę się zatrzymać? Już dobrze, super ciężarówka ma plan. Zaraz. To nie jest żaden potwór, tylko kłoda z jakimiś wodorostami i oczami. A w dodatku pewnie ta kłoda zaczepiła się o ciebie, Bobby, i dlatego płynęła za tobą. A co my teraz zrobimy z tą kłodą superciężarówką? Do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy! Superciężarówka!
Napadało dużo śniegu w naszym mieście. Czuję, że niedługo nadejdzie burza śnieżna. Cześć, Hela. Musi ci być bardzo zimno. Ciekawe, kto tam jedzie. Aha, to Marley Monster Truck. Wow, Marley, widzę, że dobrze się bawisz. Ale czy to jest bezpieczne? Tam chyba nie było pozwolenia na wjazd. O-o, chyba za tobą leci lawina, Marley. Marley, uważaj! No nie, Marleya przykryła lawina. Potrzebujemy pomocy. Hela, możesz wysłać sygnał super ciężarówki? Dziękujemy. Cześć, Karl. Jaki ładny szalik sobie dziejesz. Potrzebujemy twojej pomocy? Marley Monster Truck został przykryty śniegiem, jak spadła na niego lawina. Aha, to nie jest szalik. To jest maska superbohatera. Widzę, że jesteś gotowy na ratowanie naszych przyjaciół w zimę. Dobrze, bierzmy się do pracy. Jedźmy do jaskini. Który pojazd uwolni Marleya spod śniegu, Karl? To świetny pomysł! Twoja transformacja w pług śnieżny! Doskonale, superciężarówko. Ruszamy teraz na akcję ratunkową. Dziękujemy, że zaopiekowałaś się Marleyem, Hel. Super ciężarówka już tu jedzie i zaraz go uwolni. Dobrze, super ciężarówka. Sugeruję, żebyś zaczął od dołu. Nie chcemy tutaj kolejnej lawiny, prawda? Dobra robota, super ciężarówka. Już widać koło Marleya. Kontynuujmy! Już go widać! O nie, cały przemarzł i teraz szczęka zębami! Prędko, wyciągnijmy go stamtąd! Hela, może użyjesz swojego haka, żeby wyciągnąć Marleya z tej zaspy? Super ciężarówko, troszeczkę się cofnij, bo Hela może nasypać śniegu na ciebie! Ciągnij mocno, Hela! Wspaniale, Hela!
Superciężarówko, ty też się spisałeś. Całe szczęście, że wszystko dobrze się skończyło. Marley, następnym razem musisz uważać na głęboki śnieg i lawiny. Dziękujemy, Superciężarówko. To będzie ostrzeżenie dla innych mieszkańców. Superciężarówko, może powinieneś podziękować Heli za jej pomoc. Superciężarówko, jesteś gotowy na każdą sytuację. Teraz Hela ma własną maskę superbohaterki i do tego będzie jej ciepło. Czujesz się już lepiej, Marley? Doskonale! Możesz dalej jeździć po śniegu, tylko uważaj, gdzie jedziesz. Haha, celnie trafione, Hela. Do zobaczenia wkrótce, moi mili. Pa, pa! Cześć, Lili. Dokąd jedziesz? Bubi, babu. Jedziesz odebrać zabawkowe samochodziki dla szkoły? Dla Bubi. Pojedziesz do szkoły skrótem? Bu. Aha. Bubi, babu. Aha, to skrót przez tunel? Bu. O nie, Lili. Jak teraz przejedziesz? Uważaj, spadające skały! O, cześć, Jeremy. Niestety, tunel jest zablokowany, a Amber uwięziona. Zawiadomisz superciężarówkę? Aha. Głowa do góry, Lili. Jeremy zaraz sprowadzi superciężarówkę. Lili jest uwięziona przed tunelem i bardzo potrzebuje pomocy. Jestem ciekaw, w co się przetransformujesz tym razem, Karl? Pojazd rozwałkę? To świetny pomysł! Jedźmy teraz na ratunek Lili. Jesteś dźwigiem rozwałką, super ciężarówko. Lili, przedstawiam ci super ciężarówkę. On zaraz uwolni cię z tych tarapatów. Superciężarówko, musimy się pospieszyć, bo Lili ma coś do przewiezienia do szkoły.
Fantastycznie! Bibi, teraz trochę się cofnij i patrz uważnie. Świetna robota, superciężarówko. Lili, teraz możesz przejechać przez tunel. Wielkie dzięki, superciężarówko. Jak zwykle uratowałeś nas. Bawcie się dobrze i do zobaczenia. Tyler, co ty wyprawiasz? Zniszczyłeś wszystkie kwiatki Harvey'a. A on dzisiaj ma zrobić wystawę swoich kwiatów. Jak to zobaczy, to bardzo się zdenerwuje. No pięknie. Tyler, gdzie ty jedziesz? Wróć tutaj szybko. No i uciekł. O, Harvey, chyba musimy ci o czymś powiedzieć. Ten łobuz Tyler zniszczył ci wszystkie kwiatki. Tak, tak, wiemy. Dzisiaj miałeś zrobić wystawę swoich kwiatków i tak ciężko na nie pracowałeś. Co takiego? Masz jakiś pomysł? Poprosisz super ciężarówkę o pomoc? To świetny pomysł! Hej Karl, Harvey potrzebuje twojej pomocy. Dzisiaj ma zrobić wystawę swoich kwiatków, ale niestety Tyler zniszczył je wszystkie. Czy mógłbyś mu pomóc? Dziękujemy! A transformacja? Nie? Okej, szukajmy dalej. Wow, wyglądasz super klawo! Czy jesteś gotowy, Karl? To znaczy super ciężarówko? W takim razie ruszajmy! Harvey, zobacz! Jedzie super ciężarówka! Czy już widzisz, w czym leży problem, superciężarówko? Czy zdołasz mu pomóc, superciężarówko? Co zrobimy najpierw? Podlejemy kwiatki, dzięki czemu wrócą do...
świetna robota, super ciężarówko. Co jeszcze możemy zrobić? Nakarmić kwiatuszki specjalnym nawozem? Wszystko wygląda od razu lepiej, super ciężarówko. Ale czy myślisz, że to wystarczy, żeby wygrać konkurs? Wow! Świetna robota, super ciężarówko! Jedźmy teraz szybko na konkurs! Doskonale, Harvey! Całkowicie zasłużyłeś na tą nagrodę! A ty, super ciężarówko, jak zwykle uratowałeś nas! Dziękujemy!